W dniu dzisiejszym, czyli 31 lipca, właśnie odbywa się festyn rodzinny na terenie lotniska w Radomiu, gdzie okazją do dzisiejszego spotkania jest jubileusz 10-lecia sformowania 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego imienia kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury. No, sporo osób przybyło dzisiaj na uroczystości, a pokazy lotnicze zostały otwarte przez pokaz TS-11 Iskra i PZL-130 Turbo Orlik, które stworzyły flagę. No i moi drodzy, w powietrzu F-16, pokaz dynamiczny. No i nad naszymi głowami pojawił się zespół akrobacyjny Selfast Flying Team na samolotach Moraine Roali. No i moi drodzy Państwo, na samolocie Ekstra 300 Robert Kowalik. Widzimy na radomskim niebie zespół akrobacyjny Orlik.
i nadlatuje bryza M28, która na swoim pokładzie ma desant, no i za chwilę zrzut. No i właśnie widzimy skoczków spadochronowych wyskakujących z M28 bryza. Dzisiaj wyskoczyło aż 10. Bardzo ładne lądowania. Choć wiatr dzisiaj dosyć spory, porywisty, ale mała powierzchnia nośna spadochronu praktycznie pozwala im na to, żeby bardzo ładnie w tych warunkach lądować, a spadochron, jak widzimy, praktycznie wygląda jak materac. Na terenie lotniska mogliśmy zwiedzać wystawy stateczne wystawione przez wojska lądowe. Oczywiście był pobór krwi wystawiony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. No i wiele innych atrakcji. Oczywiście tradycyjnie można było sobie zjeść kiełbaskę, aczkolwiek bardzo długie kolejki były. Aż tak głodny nie byłem, żeby stać ponad godzinę. Oczywiście swój pawilon również wystawił Aeroklub Polski oraz stoisko promocyjne Artura Kieraka, Squadron 303 Foundation, Full Force Team. Także dzień mogę zaliczyć do udanych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci również miały bardzo dużo atrakcji. Były również prowadzone dla nich konkursy z nagrodami. Także ja z dzisiejszego dnia jestem zadowolony. Was serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie. Do usłyszenia. Cześć.